Cześć, nazywam się Marta, jestem z Poznania. Mam 32 lata i jestem nauczycielką jogi. Postanowiłam nauczyć się hiszpańskiego, ponieważ od kilku lat podróżuję po Ameryce Południowej i jest to z reguły jedyny używany język i trochę głupio mi było nie wiedzieć, jak się porozumiewać z cudownymi lokalnymi ludźmi. Postanowiłam nauczyć się hiszpańskiego w Kolumbii, ponieważ z mojej perspektywy i z mojego doświadczenia hiszpański tutaj jest używany, bo najłatwiejszy do zrozumienia akcent. Moje ulubione słowo po hiszpańsku to almorzando, które na polski chyba się nie da przetłumaczyć, obiadowanie. Słowo, które oznacza w tym momencie akt jedzenia obiadu. Cudowne. Moje ulubione kolumbijskie powiedzenie to que pena, które używane jest praktycznie do wszystkiego, co albo nie wyszło, albo musimy jakoś kogoś przeprosić, albo coś się wydarzyło i trochę tego szkoda. I ma milion różnych aplikacji, przy czym jest to bardzo ciekawe. Moje ulubione danie kolumbijskie to arepa arrero, czyli taki placek zrobiony z mąki kukurydzianej. I placek ten jest smażony w środku, czy przypiekany w środku z jajkiem. I to jajko ma w sobie też cebulkę i pomidory. Do tego jeszcze jest dodawany ser i to jest taka kanapka właśnie z dwóch placków kukurydzianych z jajkiem i różnymi innymi dodatkami w środku. A moje ulubione miejsce w Bogocie to chyba La Candelaria. Bardzo popularne turystycznie i bardzo piękne. Mnóstwo drukowanych malutkich uliczek, pięknych miejsc, gdzie można się napić cudownej kawy, domów pomalowanych na bardzo obrazkowe kolory, zabytków historycznych i tak dalej. Kiedy myślę o Kolumbii, to myślę o pysznej czarnej kawie, myślę o naturze, myślę o cudownych, ciepłych, serdecznych ludziach. Jeżeli macie przyjechać do Kolumbii, przyjeżdżajcie tu koniecznie ze względu na środowisko, na klimat, na naturę, ze względu na niesamowite jedzenie, ze względu na kawę, ze względu na to, że w ciągu kilku godzin można być nad Morzem Karaibskim, nad Pacyfikiem, w górach, gdzie jest zimno, albo w kompletnej dżungli. Jest tutaj wszystko. I wybierzcie Nueva Lengua jako swoją szkołę, ponieważ jest to niesamowicie. Wszyscy nauczyciele są mega serdeczni. Wszystkie zajęcia prowadzone są tylko po hiszpańsku, więc nie ma innego wyboru niż po prostu głęboko skoczyć na główkę, tak zwany hiszpański, ponieważ dodatkowo za darmo oferowane są fajne activities, nie wiem jak to powiedzieć po polsku. Można razem ze swoją grupą tańczyć, uczyć się gotować, są organizowane wycieczki. Jest to szkoła bardzo interaktywna, jest to szkoła bardzo serdeczna, w której nauczyciele naprawdę dają z siebie 100% i zależy im na tym, żeby uczniowie się uczyli. I jest przede wszystkim mnóstwo zabawy. Jak pewnie możecie wywnioskować z tego filmiku, nie używam za często polskiego, ale mogę na pewno serdecznie polecić to miejsce do nauki hiszpańskiego. Także jeżeli przyjeżdżacie do Bogoty, wybierajcie szkołę Nueva Lengua.